instruktorką tego teatru jest pani Blanka Mikiciuk. Teatr nazywa się Sufler. Dzisiaj zaprezentują nam widowisko Za ósmą górą autorstwa Liliany Bardijewskiej, na podstawie którego utworu pani Blanka napisała scenariusz. Scenografia również autorstwa Joanny Piotrowskiej i Blanki Mikiciuk. Opracowanie muzyczne również instruktor Blanka Mikiciuk. Zespół Sufler i Za ósmą górą. Miał ten król, no, kogo miał?
pięknego jak malowane. Zresztą, co ja wam będę bajki opowiadał? Niech sami opowiedzą, co im się wydarzyło. A ja? O mnie zapomniałeś? Spóźnia się taki bajarz i do tego zapomina. Beze mnie żadnej bajki nie będzie. Zaczekaj, jeszcze ciebie nie ma. Jak mnie nie ma? Zapytaj, kogo chcesz. Nie ma cię. Jak przyjdzie twoja kolej, to ci opowiem. A teraz jeszcze nie ma. Nie ma! Dobry sobie, nie ma. Jeszcze się policzymy. Asio! No i zgubiłem wątek przez tego kobiecia. Zaraz. Jak to było? Dawno, dawno temu... Już wiem. Niech sami opowiedzą, co im się wydarzyło. Ciągnie. Nie marzuj, córko. Ojcze, tutaj mam już dość. Tutaj góra rzuca cień. Nie marudź mi, królewski synu. Ojcze, krokiem się stąd nie ruszę. Nie brzydko tu. Ojcze, mam już dość. Dobrze, moje dziecko. Tu zostaniemy. Tu będzie nasz nowy królewski dom. Granice swych państw. Prawda, zapomniałam. A teraz, mój królewski synu, wytyczymy granice naszego nowego królestwa. Stąd do tamtą. I stamtąd do tamtą. Tutaj, stąd, dotąd. I stamtąd do tamtą. Tutaj. Tutaj. Sami we własnym królestwie. Jak okiem sięgnąć, ani żywego ducha. Zaraz, co jest? A ja? Przecież to moja ojcowizna. To moja miedza. Ja tu król. Czekaj, jeszcze ciebie nie ma. Dokąd mam czekać? Aż mi zawiodą ostatnią morgę? Niedoczekanie. Będę tu siedział, pilnował twego i basta. Jeszcze nie kolej na ciebie. Nawet cię nie przedstawiłem publiczności. No to mnie przedstaw. Zresztą wszyscy mnie już tutaj znają. Pamiętacie mnie? To ja! Znają, nie znają. Nieważne.
Ważne, żeby cię bajarz przedstawił, bo dopiero wtedy będziesz na prawo. Ja się stąd nie ruszę. Dobrze, już dobrze. Uparty aż strach. Oto kmieć. Tylko nie kmieć. Chłop. Nie. Parobek. Nie. Rolnik. Nie. Naród. Nie, nie, nie. Jednym słowem, królewski poddany. Nie! Wolny obywatel. Niech będzie. Królewski, wolny obywatel. Zadowolony? To siedź w swojej chałupie i bądź cicho, bo królowie będą mówili. Królowie będą mówili! Tutaj będzie mój nowy królewski. Nie możemy tu żadnych obszar nie przekroczyć granic, żaden majstra, żaden skok. Panowie królowie, nie wszyscy na nas. Żadnych obszych wojsk! Sąsiadów, smoków i rycerzy! Dość ich mam! Jestem zmęczony! Dobrze mówisz, ojcze! Żadnych smoków i sąsiadów! Ale przydałby się jakiś poddany. Kto będzie na królestwo pracował? Prawda, przydałby się! Przydałby się jakiś kmiotek, co by królestwo wyżywił! Trzeba go więc poszukać! Niemożliwe! Żeby w całym królestwie nie było ani jednego kmiecia. Do dzieła, mój królewski synu, szukaj. Do dzieła. Kmieciu. 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 Ho, ho. Kmieciu. Kmieciu. O, jest poddany. O, mamy, mamy kmiecia. Zaraz. Co jest? To teren prywatny. O, jest sąsiad i sąsiednie królestwo. Jakaż ta bajka jest mała. No tak, ale co tu teraz czynić? Król dwóch, a kimś jeden? Jeden kmieć dwóch królestw nie wyżywi. Jeden poddany dwóch państw nie utrzyma. A więc... Wojna! Wojna! Wojna? O, na to trzeba dużo miejsca. Znam się na tym. Nie jedną wojnę w życiu widziałem. Do boju, królowie! Tak sobie myślę, czy to damaszyńska stal? Co za traf? O tym samym pomyślałem. Ładna rzecz. Można? Oczywiście, można. Piękna, kosztowna rzecz. Aż strach się nie zamachnąć, żeby nie wyszczerbić. A gdyby się tak nie zamachiwać? Ależ ojcze! Ależ ojcze, a nasz poddany! Racja, racja. Ale po co szczerbić miecze? Jak można języki? Zaraz, zaraz! A gdzie wojna? Ja im tu miejsce robię, a oni z królami tak zawsze, prawda? Naobiecują, a potem do gadania tyle miejsca nie trzeba. Ja tu byłem pierwszy! Taki problem zaprząta naszą królewską głowę. I naszą zaprząta. Widzisz, królu, w naszym królestwie rozpanoszył się pewien smok. W waszym też? No popatrz, królu, z tymi smokami to istna plaga. Plaga? A jaka żarłoczna. Dzień w dzień kogoś pożera. Oj, tak, tak. Każdego dnia jedna panna w jego paszczy ginie. Żeby panna. Dzień w dzień pożera jednego kawalera. Musiałem syna uciekać z królestwa, bo on jeden został z rycerzy. A ja z córką, ostatnią panną. I kto nas od tej plagi uwolni? Nie został mi ani jeden poddany. Mam tylko to, co tu widzisz. No i smoka. Mój sen posiadania też jest podobny. Dlatego zależy mi na tym kmieciu. Otóż to. Zbroi się go w miecz, nauczy fechtować i to smoku, a potem da mu się jakąś chałupę i parę od ziemi. Hola, hola, mości królu, chałupę i parę od ziemi to ja już mam. Ojcowiznę z dziada pradziada, bo pradziad kiedyś jednego smoka ubił, co poddany królowi wrzegał. I ty też ubijesz. Nawet dwa, najpierw naszego, a potem drugiego. Jak się dobrze sprawisz, dostaniesz w nagrodę grubą chałupę i ojcowiznę. Nie mów im, co mi po dwóch chałupach i ojcowiznach, jak będę w brzuchu smoka siedział. O, to się nie ma. Moja twórca.
nauczyciel rycerski. Ani! Tak, ojcze! Bawić swój naród. Jaki tam naród, jak wszyscy pożarci? Nie utrudnij, już się z tego zydla. Ani mi się śni! A my? Co z nami będzie? Co z naszą bajką? Już wiem! Twoje królestwo jest w otworzera padło. Tak. Więc poślemy tam młodzieńca, który się zna na manierach i pokona skoka. Całkiem mi się to podoba. Ależ ojcze, dlaczego on ma zabijać naszego smoka, jakby nie miał swojego? Cicho! Na tym polega cała sztuczka. A w twojej królestwie jest smok pożera młodzieńcu. Więc poślemy tam panienkę, która zabije smok. Co? Moja własna córka ma walczyć ze smokiem? Bardzo mi się to podoba. Jak się dobrze sprawi, dostanie w nagrodę rękę mojego syna i pół królestwa. A co tam? Całe królestwo. Hola, hola, mości król. Pół to by się należy za dobrą radę. Do matcy kosztują. Zgadzam się, ale pod warunkiem, że książę najpierw naszego smoka. Nagrodą będzie ręka mojej córki i pół królestwa. A drugie pół dla mnie. Umowa stoi? Stoi. A wy? Nic. Idźcie do zamku pograć sobie w szachy.
rycerzy. Uwielbiam, lubię takie rycerskie niewiasty. Zbliżno się, rycerzyku. Nie zbliżaj się, poczwaro! Pobliż, panieneczko. Nie zbliżaj się, gadzie. Powalczymy sobie, to bardzo zaostrza apety. Lubię rozruszać się przed jedzeniem. Przed Państwem teatr Sufler, działający przy Szkole Podstawowej w Ortelu Książęcym, a przygotowuje się grupa 13 młodzieżowa.